latach wraca Sylwester na Cieszyński Rynek, impreza sylwestrowa. Wraca po bardzo długiej przerwie. Ja myślę, że to jest tak kilkanaście lat nawet przerwy od takiego porządnego Sylwestra, który był na Cieszyńskim Rynku. Chcieliśmy Państwa zaprosić przed rokiem, jednak obostrzenia związane z epidemią nie pozwoliły, więc robimy to w roku bieżącym. No i myślę, że będzie to dobra zabawa i udany powrót na rynek zabawy sylwestrowej. Zapraszamy Państwa na Sylwestra wspólnie z Radiem CCM, z którym współpracujemy od jakiegoś czasu. I oprócz tego, że będzie DJ, prezenter prowadzący całą imprezę, prezenter z Radia CCM, będziecie mogli Państwo transmisji na antenie radia posłuchać na żywo z rynku w Cieszynie, to zagra dla Państwa zupełnie na żywo zespół Jack Band, który gra po prostu muzykę do tańca, taką, którą wszyscy doskonale znamy, przy której świetnie się bawimy, po prostu sylwestrowe hity. Do której godziny? Do pierwszej się bawimy tutaj na rynku cieszyńskim? Myślę, że do godziny pierwszej będziemy tutaj wspólnie rozpoczynać ten nowy rok. A jakiś pokaz sztucznych ogni, fajerwerki będą? Nie, drodzy Państwo, to już chyba od kilku lat jest tradycja, że w Cieszynie po polskiej stronie się nie strzela już, dlatego też proponujemy powrót zabawy sylwestrowej w wieczór sylwestrowy. No a to tradycyjne takie strzelanie już w nowy rok zaplanowaliście, czy jeżeli jest impreza na rynku, to też tego nie będzie? My nie planujemy, natomiast wiemy o tym, że strona czeska, czyli czeski Cieszyn, zaprasza tradycyjnie na strzelanie sztucznymi ogniami 1 stycznia o godzinie 17, jak co roku. Czyli to po czeskiej stronie. Powrót tej imprezy w tym roku oznacza, że Sylwester w Cieszynie już będzie każdego roku? Mamy taką nadzieję, no ale też wszystko zależy od mieszkańców, jak będą się bawili, czy ta propozycja spotka się z zainteresowaniem mieszkańców miasta. Zobaczymy. Liczymy na Państwa obecność na Cieszyńskim Rynku. Startujemy o godzinie 21:00, rozgrzewka z DJ-em z Radia CCM, no a później o 23:00 już zespół na żywo, no i będziemy się przygotować mocno do wejścia w 2022, oby lepszy rok, czego Państwu i sobie życzę.